Hej, cześć, czołem, z tej strony Texas i w dzisiejszym przewodniku anime bierzemy na celownik BNA Brand New Animal. BNA to fascynująca seria anime, której stworzenie się przepisuje się renomowanemu studiu Trigger wraz z Netflixem jako wydawcą tego anime. Samo BNA osadzone jest w alternatywnym świecie, gdzie zwierzęta antropomorficzne, bestie, żyją obok ludzi. Historia skupia się jednak na Michiru Kakemori, która jest dosyć ciekawą postacią, a samo miasto to Anime City, które miało być miejscem schronienia dla bestii. Okazuje się, że jest to miejsce, które skrywa wiele tajemnic, wewnętrzne konflikty oraz konflikty na tle rasowym. Jednym z głównych bohaterów BNA jest Michiru Kakemori, czyli polderka, która zamieniła się w tanuki, czyli odmianę Pszopa, a następnie po wielu dniach zamknięcia się w swoim pokoju odkrywa broszurę o wolnym mieście dla bestii Anima City. Tak więc postanowiła odejść do tego miasta z małymi problemami w trakcie podróży, a podczas pobytu w tym mieście odkrywa swoje zdolności i staje się kluczową postacią w rozwiązywaniu problemów Anima City. Czy wspominałem o tym, że Michiru postanowiła odejść do tego miasta, aby odnaleźć lek na swoją przypadłość? Nie? To teraz wiecie już. Następnym bohaterem jest to Shiro Ogami, czyli detektyw, który współpracuje właśnie z Michiru. Rozwiązuje z nią zagadki związane z przemianami istot oraz wewnętrznymi sprawami. On sam ukrywa tajemnicę, która jest dosłownie game changerem w całej serii. W pewnym odcinku dowiadujemy się, że w Anima City urzęduje również stara przyjaciółka Michiru, która jednak ma z jednej strony podobną historię, natomiast z drugiej odmienną poprzez reakcje ludzi oraz rzeczy, które jej się wydarzyły. A jest nią Nazuna Hiwadashi, czyli przyjaciółka Tanuki, tej Tanuki naszej ukochanej. Podobnie jak Michiru zamieniła się, jest związana z niektórymi wydarzeniami właśnie w owym mieście. BNA porusza ważne kwestie społeczne, takie jak dyskryminacja, akceptacja i współistnienie różnych grup społecznych i etnicznych, a także jest to opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości. Poruszając animację i estetykę, sama animacja jest to charakterystyczny dla Trigera styl animacji. Dynamiczne sceny akcji oraz bogata kolorystyka sprawiają, że po prostu BNA wyróżnia się wśród anime. Jego wysoki poziom detali w projektach postaci i tle przyczynia się do atrakcyjnej estetyki produkcji. Jeżeli chodzi o odbiór społeczności, był raczej pozytywny. Sam serial zdobył uznanie za oryginalny pomysł, za bogactwo fabuły oraz wyraziste postacie. Jednak niektórzy widzowie mogą zauważyć pewne kwestie dotyczące tempa akcji i niezamkniętych wątków, których często się tam pojawia, z czym się osobiście zgadzam. A jak chodzi o BNA, to nie jest to tylko emocjonująca opowieść o bestiach, ale także głęboki przekaz o współistnieniu i akceptacji wśród nas, ludzi, wśród bestii i w ogóle wszystkich. Wspaniałe połączenie unikalnej fabuły, dynamicznej animacji oraz poruszających tematów sprawia, że jest to produkcja, którą warto obejrzeć dla każdego miłośnika anime. Samo to anime składa się typowo dla jednosezonówek, czyli 12 odcinków. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli film wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. No i chyba do następnego. See ya, next time. Oshiete yoru ni haseru kono yurameki to omoi no mama ni tobimawatte motto jiyu ni kakete ikou yo hoshi o miyagete sa.